Bo oni nie dają mi po prostu wpisywać Heroes 3 jak człowiek. I czemu nie można wpisać Armageddon's Blade? Bo tej gry nie ma. Nagrody na kanale zostały włączone. Excuse me. To jakaś się Twitchowa rzecz ogólnie chyba. To by wiele wyjaśniało. Daj mi spokojnie, co chciałem. Bardzo optymistyczne założenie, nigdy wcześniej. Czy ja mogę? Mogę? To ja mogę, tylko właśnie to się rozjedzie. Tak sobie właśnie zdałem sprawę, że to się wtedy rozjedzie lekko. Lekko się rozjedzie, jak to ładnie określiłem. Ale tak to działa. Cześć Patku, cześć Samuraju. Cześć Sylwia, witam, witam. Mam za sobą cały tydzień metaforowania i powoli zbliżam się do końca chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, że zbliżam się do końca. Ja się będę musiał zawiedzać, jak idę zaraz, bo sesję prowadzę, sesję ma w tle, spoko, spoko. Podejrzewam, że spora część tej misji będzie bardzo mało pasjonująca, bo to mapa Elka bez wrogów. Więc to będzie dosłownie czekanie, aż wszystko się zbierze. Cześć, Basani, cześć wam, witam, witam. Co jest naszym celem? Zyskasz wieczną sławę, jeśli uda się pokonać wielkie, błękitne smoki w ciągu 6 miesięcy, gdy żyjesz, myśl TPSL bestii, udowodnij, że jesteś nadzwyczajnym pogromcą smoków. Śmieć dokonał na klęskę i przylepinie mu etykietki głupawego wyrostka. Lepinie, zgadzam się. Najgorsze jest to, że nawet nie, ci stani są mi aż tak bardzo potrzebni, czy nie. Bardziej mi się opłaca wziąć coś do szybszego rozwinięcia miasta. Bo na początek mamy dość silną magię, przez to jak silny jest zakon i czy tych dwóch tam zabierasz taką różnicę. Wezmę kasę. Zobaczę jak to wyjdzie. Ale z drugiej strony tani będą szybsi. Dlaczego? Jolo, też tam z kasą. Serio? Chciałbym, żeby to było po prostu serio. Błękitne smoki nie gniazdują zbyt długo, za to przewodzą wielkim stadom różnobarwnych smoków. Wyzwanie jest olbrzymie, ale jestem gotów. O mój Boże, to chyba implikuje duże ilości czarodziejskich smoków. A nasz czas, powtarzasz sobie, przygotowując się do jakiej podróży. Od dawna czekałeś na ten moment. Zabierz całą potrzebną w tej wyprawie odwagę. Możesz wyruszyć na spotkanie z ostatnim wyzwaniem, które udowodni, że jesteś najlepszym pogromcą smoków. Przed tobą spotkanie z błękitnym smokiem. No dobra, czy mamy karczmę? Mamy karczmę, wejrzeczkę. I mamy dość sporo oddziałów na start. A, bo my w ogóle zaczynamy na tym. My w ogóle gramy na najwyższym poziomie trudności, bo tak patrzę, że w ogóle zasobów nie ma na start. A tak czemu znowu nagrasz? Uważam, że u ciebie jest tak jasno, gdzie ty mnie... A czemu nie? Jest tak ładnie. Chciałbym, żeby u mnie było tak ładnie śnieżnie kiedykolwiek. A ja czytam silnikiem w Heroesach 500 HMM, latam sobie jedną bohaterką, dosłownie samolotkiem z takim hyd i rozbawiam wszystko magią. To tutaj podejrzewam, że będzie się działo dokładnie to samo, zwłaszcza jak patrzę na to, że mam... ile mam? 600 manę. Czy mamy... Mamy miasto rozbudowane? Kwestionuję. To wygląda tak absurdalnie głupio. Ej, słuchaj, masz na początek wszystko jak leci. Tylko nie ulepszone nagi z jakiegoś powodu. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Czy ja mam szybką walkę? Nie mam szybkiej walki. Dobrze, tutaj jest dużo smoków wejrzczego. Na to będę musiał uważać trochę. W pierwszej kolejności chcę sobie odblokować... Czy ja w ogóle potrzebuję zasobów, jeżeli mam na start całe miasto rozbudowane?
się zastanawiam. Pamięć może się przydać potencjalnie. Ale. Zobaczymy. To jest drugie miasto, już widzę. Cześć sobie. Jeszcze raz. Zdążyłem zapomnieć, że już witaliśmy. Dobra, wezmę sobie, wykupię drugiego bohatera. Czy jest ktoś? O, logistyka. Logistyka może być. Logistyka będzie zbieranie jednostek. Mam najszybszy panek. Jeszcze mu nie biegałem jak najszybszej. Dobra, chciałbym jak najszybciej to miasto. Jest całkiem dobrze chronione. Ale chciałbym wierzyć, że sobie poradzę. Tutaj nie ma czego zbudować, więc nie muszę doglądać co tyle. W czasie wędrówki nasuwa się myśl, że miasto położone u podnoża głosu bardzo prymitywne. Nie ma tu nawet gildii magów. Zdajesz sobie sprawę, żeby zważnie korzystać z swojej magii, gdyż nie ma tu możliwości uzupełniania zasobów many. O mój Boże. Teraz jak o tym mówicie, to ma to sens. Mam nadzieję, że ci studnie będą chociaż. A, to w czarodziej impio umiera. Implozja powinna zabić tytanów. To wciąż nie wygląda dobrze, nie będę kłamał. Jest ich więcej niż myślałem, że będzie, powiem szczerze. 1000 to będzie jakieś 30, trochę za mało. Sam mamy zrech towarzyszego, ale no wolałbym go nie używać. Biorąc pod uwagę, jak mamy ograniczone zasoby. Osiem... ma szansę zabić. Ale tylko szansę. To ich zabije. Ups. Dobra, skrzeszcz sobie tych czarodziei. Żeby nie było. Aczkolwiek mówię, trochę mnie niepokoi to, co im powiedzieli, że nie będę miał gdzie za bardzo many regenerować. Ale domyślam się, że to raczej nie będzie jakiś bardzo ogromny problem, ale jednocześnie dobrze by było mieć gdzie zbierać many jako tako. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że na całej mapie w ogóle nie, bo to będzie przerażające. I to na pewno jest bardzo zabawne. Domyślam się, że chcesz właśnie powiedzieć, że nie ma żadnej studni. Czy to jest to, co chcesz mi przekazać? Mam szczerą nadzieję, że to nie jest to, co chcesz mi przekazać. Jakby wiem, że mam dużo statów i mogę sobie teoretycznie pozwolić na... samo to, na samo przechodzenie jednostkami, ale... na pewno by mnie to zauważalnie opóźniało. Biblioteka się przyda. Miałem żadnego sposobu na rzecz magii do pełna oprócz pasywnego odnawiania. O mój Boże. To jest dokładnie to, czego nie chciałem usłyszeć. Nie będę kłamał. I z drugiej strony nie jestem poręczą. W ogóle mnie to dziwi. Ale to oznacza, że rzeczywiście powinienem uważać na to, co robię z maną. Bo co z tego, że mamy jej dużo, jak jej nigdzie nie odnowię. A propos kolejne miasto. Fajnie było je zgadnąć jak tako. No niby inteligencję mam, tylko no na ile ona wystarczy, to bardziej odchodzi. Zwłaszcza, że co, takich tutaj na przykład musiałbym i tak pozabijać tytanów. No właśnie, pasywne odnawianie, z tego co pamiętam, jest jeden na turę. W
Więc powiedziałbym, że za niskie, żeby się opłacało. Z drugiej strony, im szybciej będę miał miasta, tym szybciej będę miał więcej jednostek, I guess. A więcej jednostek to łatwiejsze bicie rzeczy bez magii. Ah, hell. O Boże, w minę się wkopałem. Przeboleję. Dobra, wezmę sobie, wykupię wszystko. To ja się będę, tylko... O właśnie. Czy jest sens czekać tej następnej... Dlaczego jak już następnej jednostki raczej? Masz ten man na dzień. I mean, to wciąż nie jest jakoś specjalnie dużo. To odkrywanie i znajdywanie drogi mnie zabije od swojego drogą. Przysięgam. Dobra, wykupmy sobie wszystko. Daj, czarodzieje. Czy w ogóle jest sens, żebym szedł po te... O gryfy, to mnie zastanawia. To jest tak, że ten... Że mówisz sobie, że to nie jest tak dużo, ale jednocześnie jak pomyślisz, że ta misja może trwać ile... jakieś 200 dni, to nie jest już tak mało też. Jak się nad tym zastanowisz? Mnóstwo królewskich nag, to już chyba za dużo, chociaż... Nie, to jest swój neble. Jak to mówią, klasyk wygrywamy to. Nasz ciekawości, ile strzałkę zadaje? 460, ale... Plus 1 do ataku... Jezu, ale się na zbieżność się atakuje, Bene. Znaczy, domyślam się, że jeżeli ktoś chce to bić na czas, to dużo bardziej opłaca się mieć ten... inteligencję. Ale teraz, jak o tym myślę, to chyba... Grupa tytanów, ale kopalnie złota, ale grupa tytanów. Mistrzostwo ma wrażenie, że na dłuższą metę daje więcej. Teraz jak się nad tym zastanawiam. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jakaś taka moja głupia matematyka tak mi mówi. Dobra, strzelę w gremliny, więc this is fine. Wy się brońcie, wy podlećcie. No, prawie bez set. To będzie działało na scenę komunikacji 460. Ważniejszego mogą wymagać dodatkowego nakładu pracy. Ja osobiście większość gier wolę grać na PC-cie, ale to głównie przez to, że jest po prostu wygodniej. Jest mi wygodniej po prostu siedzieć przy kompie jako tako i grać, aniżeli na jakiejś mobilnej platformie, że tak to mówimy. Paru tytanów. Nie opłaca się. Plus jeden. Czy ja chcę dokupić jeszcze innego bohatera, żeby chodził i zbierał zasoby? Nawet nie jestem pewien, czy mam tego aż tyle.
Najgorsze jest to, że ja wiem, że będę musiał tutaj wyspędzać później. A tutaj też kawałek będę się cofał. Paskudna jest ta mapa. Jakby rozumiem zamysł, ale jest paskudna. Kargiobli można samo iść o całej kampanii, wiem, ale... 1400 powinny zabić, albo i nie, najwyraźniej. O, tak on poziom bił, nice. Grupa na... grupa jest do zabicia. Jezu, ile statów będzie miał Drakon na koniec tej kampanii? Bo już się zacznę bać trochę. Wiem, że za dużo, to jedyne co mogę z automatu powiedzieć. Bataha, parę holda... O Jezu, za dużo już tego, żeby... bez armii tam wchodzić chyba. Chociaż... może... To jest unless? Wiecie co, to na szybkie jecia. Miejmy do siebie resztki szacunku. A mi to jest do pobicia i to jest najgorsze w tym wszystkim. Taki złów, piące tankowate i lepsze strzają. Też nie wygląda mniej karnes. To jest dokładnie to, co tutaj jest tak naprawdę. Oni teraz nie strzelają, ale ulepszeni strzelają i nie mają kary na melee. Więc w trójce jest praktycznie samo, są przy okazji chyba jedną z bardziej tankowatych jednostek. Nie powinienem tego robić, ale chuj. Ja zdecydowanie nie powinienem było tego robić. No właśnie, co zrobić? Chyba implozy w tytanów. Ach, czarodziejca, co też czuję? A, bo nagi tutaj zostały? Okej. Też czuję, że moje dżiny teraz tylko pożałują. Yep. Tak, przeżyły. A mnie akurat zaskoczyło. Ja tam widzę cało 64. Ewa, skasuj go implozją. Trochę stąd wpadło, ale mamy ostatnie miasto tutejsze. Wiadomo, wciąż mamy ten sam problem, że nie mamy absolutnie żadnej gildii magów, ale jest to do przebolenia. Zastanawiam się, czemu nigdzie nie ma tych... Czemu nigdzie nie ma... Jak one się nazywają? Nag ulepszonych. To jest strasznie dziwny pomysł. Jakby ze wszystkich rzeczy, że nag akurat, żeby nie ulepszano. Bo tytanów jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że na przykład tylko w jednym mieście będziemy mieli, żeby ten, żeby ciężej się na przykład wracało, czy coś, tak? Zresztą tutaj tak widzę, że będziemy musieli wrócić. Więc chyba ten... Zajdę tutaj do miasta. Zrobię jedną rundkę po tych miastach, co mam i spróbuję przejść przez tamten... klucznik już. Przez tamtego klucznika nowy dźwięk powiadomień na Discordzie. Jest nowy dźwięk powiadomień na Discordzie. To chyba jest bardzo wmowne, jeżeli chodzi o to, co o tym sądzę.
Dobra, wykup wszystko, ulepsz. Skacz tu. Mam wrażenie, że pożałuję trochę, że nie zgadnąłem wcześniej kopalni. Ale zobaczymy. Część kopalni złota konkretnie. Ja nie mam wyczyszczonych, ale rzadko mam powiadomienia i gra nie ma wrażenie, że ostatnio nie zauważyłem, żeby był inny dźwięk, tak powiem. 1200 powinno zabić. Czemu nie umiejętrzysz? 30, nie 20, debil. Wyższa matematyka się kłania. Ja też na telefonie jako tak właśnie w ogóle nie korzystam z Discorda. Bo jeżeli miałbym korzystać, to zawsze jestem w robocie, gdzie nie ma internetu efektywnie. Magowie, ulepsz. Zajrzyj do kolejnego miasta. Czy tutaj? Parę smoków. Serzy, co ten prorok ma? Zobacz, co jest za tymi smokami. Najwyżej zaraz go pożałuję. Jak będę atakować gremliny, to nie jest nic strasznego. Generalnie im dłużej atakują jednostki typu właśnie gremliny, tym lepiej. Ja sobie trochę manu oszczędzam kosztem tych tak zwanych słabszych jednostek. Populacja gogów dubluje się. Good old games, you doubled. Mamy już pierwszy miesiąc za sobą, by the way. Nie podoba mi się to. 300. I to zabije raczej. Nice. Dobra, czego ty chcesz? Tarcza szalonego ogra, której nie widzieliśmy chyba do tej pory. Plus jeden do ataku. Mogłem zebrać drakonem, ale już przeboleję. Czy tu mi się opłaca zachodzić? Chyba nie. Wydaje mi się, że stąd już lepiej będzie, jak pójdę. Na mnie bokuje. To odwiedzałem. Czyli nie zgrane po drodze. Ale pięknie się zablokowały tam. Dobra. To jest to. To chyba większość już tych luzem leżących surowców zgarnąłem. Czy ja mogę wykupić to wszystko? Wykupić mogę. Nie jestem pewien, czy będzie mi stać na ulepszenie do. Iść do początkowego miasta. Tydzień szczury. Dobra. W pierwszej kolejności powinien chcieć. Ja coś mi na ulepszenie. Ha. To ciekawe. Jedną ze siarki. Ciekawe w ogóle co dostałem na start, bo nie patrzyłem. A pewnie powinienem był. Wait a minute. Czemu ulepszenie jednego tytana kosztuje 3000? Jesus. Spodziewałem się, że to jest aż takie drogie. Czyli potrzebuję 57. Dobrze. Niech tak będzie. Skąd ja wziąć kasę na to wszystko? To mnie zastanawia. A jak że nie kupować słabszych jednostek, to miałoby dużo więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Jezu, ale hejt na gremliny. Dobra. Co tutaj robimy? To jest fajne. Jakaś implozyja, mam wrażenie, żeby się przydała. Czarne czy zdrowe? Czarne czy zdrowe? Earth Blast, nice.
1100, to chyba lepiej tutaj będzie. Nagi nie dojdą, wy dużo zadacie. Esa to nie będą jakieś specjalnie duże. Nie jedną z tych słabych jednostek. Widzę ważną rzecz. Rękawice jeźdźca. I dwie kopalnie złota. Chyba powinienem był tu przejść dużo wcześniej, ale już kistem. Druga kopalnia złota. Giganci. Co i nie będę robił szybkiej walki, bo nie jestem pewien, czy oni tej nie będą strzelać, jeżeli wejdę na szybką walkę. Znaczy strzelać magią. To miałem na myśli. Żeby nie było. Tak, tak, tak. Wracaj do miasta. Czy ja mogę coś sensownego dokupić? Parę tytanów. A tytani to w tej chwili najsilniejsze, co mam, więc... Gdy zdajesz sobie sprawę, że niepędko, jeśli w ogóle pozostajesz stopy na ojczystej ziemi, zamykasz oczy i modlisz się. Czy ta modlitwa cokolwiek mi dała? Tak, minus jeden, nice. Plus jeden do ataku, grupa palce magów, góra mi się nie przejmuje. Najgorsze jest to, że mówię, spodziewałbym się, że jeżeli zrobiłbym szybko walkę, to AI by próbował tego? Próbowałby bardzo grzecznie i kulturalnie manę mi zużywać. A obawiam się, że nie jestem w tej chwili na etapie, gdzie chciałbym sobie nad pozwolić. Plus jeden do ataku. Na szyjnik przyspieszenia. Gdyby... Pamiętaj, gdyby nie to, że ten daje plus... Aż sobie plus 3, to zastanawiam się, czy nawet nie byłoby lepsze. Dużo was. Ale czy wystarczająco dużo? Nie wydaje mi się. Wezmę sobie na wszelki wypadek, wykupię wszystko. Mięśnie też chodzi. Czasami się zdarza, że zgarniają wrogów dzięki temu. Watacha zielonych smoków. Interesujące doprawdy. Kurwa, i ta watacha jest większa niż myślałem. Jakbym myślałem, że to będzie coś bardziej pod... Ja wiem... 100? A nie 150? A niech wszyscy zaczekają. Ja nie wykluczam, że będę w stanie to zrobić bez strat tak naprawdę, ale będą musiał zobaczyć 2700. Okej, okay, bez strat się chyba już nie obejdzie. Ale jest fajnie. Ale tak, straty jeżeli będą, to nie na tyle dużo, żebym się nie przejmował. Zawsze mogło to być nieskończone w pasie, kiedy atakuje w tej sanitarze, to przyszły jeszcze sosy w Fog of War. Czy to matko jebcze Fire Emblem nawiązanie? Po skończeniu walce bez słów odpadasz na ziemię. W twojej głowie do dzisiaj myśl będzie znacznie trudniej niż przewidywałem. O, ty gadasz. Będzie łatwiutko. Nie mów, że będzie trudno. Będzie tak trudno, jak będziesz sobie mówił w głowie, że będzie. Jeżeli będziesz sobie mały, że będzie trudno, to będzie trudno. Jeżeli będziesz sobie mały, że będzie łatwo, to będzie łatwo. Ogród wiedzy. Ogród wiedzy jest mi w tej misji kompletnie niepotrzebny, mam wrażenie, jeżeli nie ma sposobu na odnawianie many.
Bo co mi z tego, że będę miał plus 1 do inteligencji, chyba że to się dodaje jako, że mam od razu plus 10, aż zobaczę, mam 435 i mam 465, to nie, to się kompletnie nie opłaca w takim razie. Plus 1 do obrony. Sobie muszę znowu zagrać zajęczyny, jak sobie przynajmniej zaczęto. No ja dlatego ostatnio starałem się w miarę możliwości mieć tylko jedną grę zaczętą, teraz metafora tłukę jak absolutnie oszalały. Ile mam na Steamie, aż zerknę? Metafora 60 godzin. Tak, gra wyszła w zeszłym tygodniu, a odchodzi. Ofiara, horda czerwonych. A one są już na tyle szybkie? Goddammit. Miałem nadzieję, że może nie. A, mogę nie poprawić golemami. A, hell. Nie mogę przewidywać, że będą mieli morale, okej? Bo takie zakładanie zawsze źle się kończy. Zasoby mnie blokują, dzięki Bogu. To jest dokładnie to, czego potrzebuję w swoim życiu. Monoid wejście. Tu idej, zorientujesz się, gdy dotrzesz na miejsce. Wata haczardziej. Ha. Jak długi korytarz można zrobić na jednej mapie? Dobra, tutaj już raczej się nie bawię, tylko imploduję. Bo nie jestem pewien, ile taka watacha byłaby w stanie sprzedać. Po kilku dniach krótkich wędrówek twoje oddziały zaczynają odczuwać zmęczenie. Jest oczywiście wiele bitew już nie zginęło od tej pory, jednak nikt nie upadał na duchu. Teraz morale zaczęło spadać. Żołnierze mogą nie wytrzymać kolejnej bitwy, jednak po odpoczynku zgadzają się ruszyć dalej. Co to, rajd na Moskwę? Jest, bo ciężko stwierdzić tak naprawdę. Nie, dam otwarty ten prolog. Prolog ma długi początek, bym powiedział. Ale moim zdaniem nie rozkręca się jakoś bardzo długo. Grupa na... Mogę je pobić, żeby zobaczyć co jest w okolicy. I wie, czy jest warto iść. Aha, dowiedziałem się, fajnie było. Jaka część miała wrażenie, że powinienem tędy iść? A nie tamtędy? I chyba tak zrobię. Człowiekiem, panie Gaj, personel, pani na dzisiaj mnie włączyłem, wróciłem do tego zapisu w KHC, wyszłem dalej 3 godziny, fajnie jest jak może jeden szybki na falach patrolów. Czasami jest potrzebne takie odmurzenie, mam wrażenie, w sensie, że nie muszę myśleć, czy akurat ten atak będzie na przykład deflektowany, tego typu rzeczy. Tylko po prostu siadam i klepię przyciski, aż się uda. A to oglądać jak wielki kot lituje postać do drzwi, a potem do innej drzwi, potem do niszczarki, na pewno pewnie się tego wymiaru. Brzmi jak pan Nomura, to na pewno. The Twist poszedłem w złą stronę. Mam szczerą nadzieję, że nie. Dobra, kogi, whatever, plus jeden do wiedzy, dzięki, dzięki, doceniam. Chodźmy zrobić jakiegoś razu eksperyment, żeby zobaczyć, czy na pewno mi mana się zużywa. Jeżeli ten. Jeżeli. Nienawidzę was. A jeżeli daję szybko walkę, to chciałem powiedzieć. No, na szczęście straty będą znikome. Zależy mi od mułku tylko i wyłącznie, bo on będzie zwiększał obrażenia tytanów.
Smagów nie chcę brać. Na pewno będę chciał do... do biblioteki oświetlenia wejść. Plus jeden do statów, to plus jeden do statów. Oje, wam skończę z tak idiotycznie wysokimi statami. Przypomniałem sobie, że wyszliście jeszcze iść na ten tio. Ja bardzo dużo słyszałem o tej serii, ale nigdy nie grałem jako tako, więc nawet nie mogę powiedzieć, czy warto, czy nie warto. Czy tych smoków w watach złotych? Ja pierdolę. To jest gonna be fun. I oczywiście jeszcze w najgorszych możliwych stakach. Czyli rozwalone na 7 stacków. O, żegnajcie, Gina. Nie wiem, czy nie będę ich strzeszał w tym momencie. A, 3 i 4. Chyba mogę? Dwa. No jeżeli mam je skrzeszać, to będzie lepiej, aż zaczekam, żeby ten... żeby walka była bliska końcu. Ach, na sobie jeszcze imprezyjkę jedną. No i w tej turze już mogę skrzeszać na spokojnie. Wydaje mi się, że many mam wystarczająco na to. Chciałbym wierzyć przynajmniej. Ja zacząłem złowić na MMO, ale gdzieś w drugim questie też mam już kiedyś wyjść. To brzmi jak ja w połowie gier. A daliście już tak daleko. Spadające ostatnio modele skało się na palcie. Na ziemi leży na niebieskie łuski pokryte krwią. Jeśli można cenić tego smoka, można też go zabić. Myślisz wiele, że pozostajemy to tak samo. Ludzie umierają, kiedy się ich zabija, czy jakoś tak? Miast bez walki na używanie też skinu. Właśnie zastanawiałem się, jak oni to przenieśli na platformę bez dodatkowego. Okej, tu jest monoid wejścia. Podejrzewam, że mógłbym chcieć najpierw zobaczyć, co jest tutaj po bokach. Mam jeszcze dużo czasu. Sesja się zaczyna. Spoko, spoko. Udanej sesji. Oby nic się nie wyjebało, albo wyjebało się dokładnie tak, jak chcecie. Kasowanie armii opaczami jest to fajne i przyjemne. Czy ten... Znaczy, wiem, jak to w trójce wygląda, że praktycznie każdym zamkiem da się mieć silnych magów. Przecież no wiadomo, że niektóre zamki są pod tym względem łatwiejsze do doprowadzania do stanów, jest bardzo zbalansowane. Czy w piątej jest tak, że to konkretnie lock musi być tak silny? Marketing twoim mocno ssał? Tego nie wiem, powiem szczerze. Bo mam wrażenie, że jeżeli ludzie jako tako kojarzyli grę, to wiedzieli, że wychodzi ten. Że wychodzi Neo. A ci, którzy nie wiedzieli, to raczej by się nie dowiedzieli na tej zasadzie. Czy to dobrze, czy źle, to już kwestia sporna, dyskusyjna, etc. Zastanawiam się w ogóle, czy tutaj będzie jeszcze jakieś miasto. Czy już z tym, z czym ruszyliśmy, utkwiliśmy do końca? Mam nadzieję, że nie. Bo jakbym nie uważał, że ten, że Drakon w tej chwili jest całkiem silny, to nie do końca dowierzam w to, że jest wystarczająco silny, żeby przejść już do końca tę mapę. Plus jeden do mocy, tu jest kolejny plus jeden do mocy. No mój, bo... nie no. Czekaj, gdzie jest ten bohater? Jest szansa, że ja tu będę musiał przejść do tej hordy smoków. Jest duża szansa, że ja tam będę musiał przejść.
A, moje słodkie jeżo. Zobaczymy, jak daleko będę mógł tej rogę przejść. Nie, nieważne. Tutaj nie masz przejścia, daj. To przynajmniej o tyle dobrze, że pod tym względem nie ratują, więc niewiele straciłem. Znaczy na pewno ten klucznik będzie im potrzebny, tylko pytanie w tym momencie. Oby jak najpóźniej. Trochę wydaje się, jeśli chodzi o magię przez pasywkę osobą na wzmocnione czary ofensywne, bo to jest zasób związany, czyli tak jakby z zamkiem danym. Okej, okej. To trochę wyjaśnia. No bo w trójce tak naprawdę jedyne co to bohaterowie mogą mieć jakieś tam swoje specjalizacje. O Boże, zamek. Żołnierze rozbili łuski i podzielili się między siebie. Noszą i teraz jako tak zwane na zbrojach. Wszyscy są wciąż przerażeni, ale świadomość, że można zrobić coś, co do tej pory uważane za niepokonane, podnosi ich na duchu. Bataha smoków. Nice. A czekam sobie. Jest ich dużo, nie będę kłamał. Ale jest to dużo, które da się zabić. I to w miarę sensownie bym powiedział. Zwłaszcza po tym, jak Heisa dostałem 2-3-2-8, trochę mało. Tak będzie lepiej. Zróbmy tak. Bo chcę stat sobie oszczędzić. W miarę możliwości. Nie widziałem zbyt wielu informacji o grze. Z pierwszej części 2007-2021. Pani anime znają tak długie przerwy. Spice and Wolf przecież niedawno miał remake, który też wyszedł jakoś Bóg wie jak długo po oryginale. Nie widziałem, czy miał jakieś inne porty oprócz DS-a. Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nie przypomina sobie. Aczkolwiek też no nie jestem jakimś wielkim fanem ani nic takiego, tak więc ciężko jest chwilić Monoid 20. Czemu mam wrażenie, że ten Monoid mnie zaprowadzi tylko i wyłącznie na sam początek? Nie, on mnie tu zaprowadzi. Okej, okay, that's fine. Jeszcze pytanie? Jaka jest szansa, że tamten Monoid prowadzi mnie? Nie, na pewno nie. Boję się. Boję się tego właśnie, co zrobiłem. Wait a minute. Kampania. Chcę autozapis wczytać. Zanim tu wejdę. To chcę zrobić AB16A. Żeby się upewnić, że się nie zajebie. Chodząc tu. Wataha czarnych, ulala. Wiem, że powiedziałem tak, jak powiedziałem. Proszę mi wybaczyć. I teraz też proszę mi wybaczyć, że przez chwilę nie będę się jakoś za bardzo odzywał, bo muszę się skupić na tym, jak tę walkę rzeczywiście wygrać, bo widzę, że może być to lekko problematyczne. Przez samo to, jak dużo wrogów jest. Na pewno już czuję, że będzie dużo wskrzeszania po walce. A, dobra, Jean. Właśnie to nawet nie po walce. Już teraz będzie dużo wskrzeszania. Tak. 3000. To tutaj chyba. Ach.
czego mi jeszcze dużo padło? Na pewno czardziej. No, najwyraźniej aż tak na pewno jak myślałem. To na pewno zabije. Dobra, wiele. Za dużo na. This is fine. To jest dużo bardziej fajnie niż myślałem, że jest. Ja będę musiał jeszcze tego krusznika zgarnąć. Dobra, co mnie ominęło? Aloch, ma jeszcze jakieś żywioły na jednostkach, o Boże. W piątce jednostki mają swoje żywioły, czy to jest bardziej coś na zasadzie tego, jak działa, żeby jakieś na przykład żywioły ognia są podatne na jakieś tam żywioły i tak dalej? Ta ma jest pomysłowa. Nie widziałem oryginału, powiem szczerze. Jakby widziałem wyrywki, no bo to jest klasyk, jakby nie patrzeć, ale jako takiego oryginału nie widziałem. O Boże, będzie wskrzeszanie. Nie, ten 2800. Chyba bardziej mi się opłaca nawet, że je tak szturchnąć i wskrzesić sobie jeszcze raz. Okej, nie wskrzesz tej czardziej. Tak. Nie przemyślałem tego. Mogło to być lekko nieprzemyślane z mojej strony, niezaprzeczalnie. Mag. Muszę sobie sprawdzić, jaką miał katową pasywkę. Też dobrze się bawiłem, biedem po szczęście, miałem stare 5 lag. Miałem 50% szans na kryta. Gdyby to było moje szczęście w chwilę, tak, to by absolutnie nic nie dawało, mam wrażenie. Nie wiem, przesadzam oczywiście, ale mam wrażenie, że nawet jeżeli mam jakoś mocno zbuffowane szczęście, to że mi nie wchodzi za bardzo. I zawsze mnie to lekko irytuje. Zastrzegłe oko smoka. Jak bardzo muszę je zabić? To jest coś, co mnie zastanawia. W sensie te czerwone pewnie nie aż tak, ale nie dziwię się, jeżeli czarne muszę. Znaczy wiesz, odwrotnie, że czarnych niekoniecznie, ale te czerwone pewnie tak. Bo to jest ta cała watacha niby. Każdy jest chyba jakiś żywy, który się zmienia w każdym trafieniu, i zresztą się tego, jaki akurat może zadać tylko damage. O! Brzmi w miarę ciekawie. Zobaczyłbym, jak to w akcji wygląda. Zostało mi 200 many, trochę ponad. Powiedziałbym, że jest to relatywnie niewiele względem tego, ile bym chciała mieć. Mnóstwo smoków. Mnóstwo to. Mnóstwo to tyle, co nic. Tytanie zadają 10 tysięcy obrażeń. Też czuję, że się udupię z tym wskrzeszaniem. Pozycja do obrony. Monolit przejścia. Nie jest to wejścia, tylko przejścia, więc to jest miasto jest obok. Nice. Myrowie złotych... What the fuck do you mean, myrowie? No dobrze. To będzie zabawne. One tak pięknie tam odskakują. Dobra. Będę je wskrzeszał chyba prosto. Kto jest taki jest największy ten? Jak już mówiłem, będę je wskrzeszał. A nawet nie było potrzeby, bo dużo mniej umarło niż myślałem.
Teraz jeszcze raz jest krzesze i powinna być git. Przestań, morali. Nadużywać. Chleb. Maru mi składa wszystko inne, ale... This is fine. A czytaj ma gildy magów. A się przekonamy. Mam szczerą nadzieję, że tak. O Boże, oni będą katapulty atakować. No, nie mogę. No, czy wy to widzicie? Tu nie ma gildii magów. Nie wiem czego innego się spodziewałem. Przynajmniej mogę wykupić trochę armię, I guess. Czy to w ogóle jest jakakolwiek gildia magów jeszcze do końca mapy? Albo przynajmniej studnia? Mam szczerą nadzieję, że tak. Mówię, to już nawet nie musi być taka pełnoprawna ta gildia magów w mieście, ale wystarczy mi, żeby to była studnia po prostu. Okej, bym się mógł zregenerować. Okej, to mnie tu prowadzi. Ja nie będę tego komentował. I dbać. Tak, wróciłem się tutaj głównie po armię tak naprawdę. A podejrzewam, że będę mógł trochę je zgarnąć. Słuchaj, jest czwarty tydzień. To jest co chyba zrobić tak, że wezmę stąd bohatera. Ile mogę wykupić? O mój Boże. Dwóch miast będę mógł wykupić jeszcze. I bardzo mi się to nie podoba. Dobra, to weź pozgarniaj tu jednak wszystko, co jest. Biegnij, co weź zgarnij te gogi, jak już tu jesteś. Będę mógł też dużo sprzedać jako tako. Aż sobie wejdę więc. No właśnie. Ja nawet z tego miasta nie mogę wszystkiego wykupić. Kula firmamentu, korbasz, emblemat. Co mi się przyda jako tako? Korbacz tak. Płaszcz też. Oko chyba też, kule też. A resztę mogę sprzedawać tą za kasę. Choćby po to. Jakiegoś problemu miałem nagi ulepszone. Czy ktoś w moim miastem ma ulepszone nagi? O, tu jest jeszcze jedno miasto przy okazji. Najgorsze jest to, że sam bym się dziwił, gdyby to jedno miasto konkretnie miało gildię. Tylko dlatego, że jest tak chamsko na uboczu.
Ja nie mam kasy, więc nie wiem po co idę do tego miasta. To nie ma sensu iść. Czekaj, bo to... A nie, to się już mieści, okej. Teraz nowy tydzień będziemy mieli. I tutaj mnie odgadzają czarodzieje już. No dobrze. Dobra. To tak, ty odbierz jedno i w tym... To będzie wie? I oczywiście mnie jest też nawet na ulepszenie. O mój Boże! To jest tak paskudne. Czy ja coś jeszcze chcę stąd wykupić? Trochę dżinów. Trochę magów. I chyba będę ruszał. Dobra, idź spać. Panie Devna, I know right. To tak ładnie leży. Kopalnia drewna. Mirowie czarodziej. Modumin mirowie czarodziej. No i to przeżyli. Nie wiem, czy to nie bardziej przerażające niż cokolwiek, co zobaczymy w tej misji. Oho, chyba zaczynają się wataha zawych smoków. Good fucking god. Rozumiem. Jezu Chryste. Cztery, sześć, pięć, siedem, set, trochę mało. Chciałbym jak największy stack zabić przede wszystkim. I nie wiem, czy nie chcę sobie hejsta rzucić. Tam ideał mnie, niż bym chciał. 500. Wolę ich zabić bez to. 4, 4, 5, 400. Boję się o to, co będzie dalej, powiem szczerze. Jakby zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy mamy teleport przejścia, to jeszcze nie jest aż tak źle, ale jednocześnie mam wrażenie, że bez many się nie obejdzie. Oh well, zobaczymy. Z drugiej strony mam niby 110 tytanów. Chciałbym wiedzieć, że oni na dużo wystarczą. Moje nagi, nie. Mnóstwo gigantów.
Horda smoków, doskonale. To oko gdzieś było, ja je gdzieś widziałem. Ono było za czarnymi smokami gdzieś. 100 lat temu. Potwierdzam, było 100 lat temu. Około któregoś miasta to było? Około tego. No dobra, chyba przejdę się z buta, żeby many nie marnować. Wiesz co? Ty się tam postaw. I spać. Będę teraz do swojej przeklikiwał, żeby tylko się ruszać. Stajnie zgarnij po drodze. Aż trochę nie po drodze, ale... Batacha czarnych smoków. O tyle dobrze, że atakują... Tam, gdzie atakują. To będzie za mało. No dobrze. Wracamy z okiem, I guess. Przy okazji stąd sobie jednostki wykupię, jak już tu jestem. Nie, podróżę tego nie robię. To wam tu nie odpowiada. A, że są te. Że są gremliny, I guess. Ale sobie gremliny, bo AI lubi się na nie rzucać. I tylko i wyłącznie po to. Horda błękitnych smoków. No dobrze. Mam wrażenie, że jest wiele sytuacji, w których to byłby pierwszy raz, kiedy bijemy się z błękitnymi smokami, ale biorąc pod uwagę, że wcześniej mieliśmy kampanię Mutare, to absolutnie nie będzie to pierwszy raz, kiedy bijemy się z błękitnymi smokami. A jednocześnie potrzebuję je w miarę sensownie szybko pozabijać, bo inaczej coś się skończy. Który z tak jest największy? Który jest dziewiątek najlepiej? Albo ten, żeby czarodzieje mogli strzelać. I po 5 i 2. To ma szansę zabić. Niestety nie tym razem. O mój Boże, mój czarodzieje. O mój Boże, moje wszystko. Okej, okay, traciłem turę, bo błękitne smoki są OP, doskonale. Znaczy, żeby nie było, ja, to nawet nie jest tak, że ja żartuję, to dosłownie tak działa, że moje noski twierdzą, że błękitne smoki są tak silne, że się boją cokolwiek robić. No dobrze. To było najdłuższe podróże. Teraz prawie dobiega końca. Ostatni krok to na drodze twojego przeznaczenia z spłonięciem błękitnym smokiem. Uśmiechasz się do siebie, podążasz naprzód, po zwycięstwo, na które tak długo czekałeś. Ulecz mi do tytanów. Watacha błękitnych smoków, Jesus Christ. Widział tak to? I oczywiście, żeby nie było, wciąż nie ma tego. Wciąż nie ma... studni. No dobrze. Jesteśmy ostatnimi sojusznikami naszego pana, nie pozwolę ci przejść dalej. Bet? Właśnie one chyba chcą betnąć. Znaczy wydaje mi się, że to wygram, bo tytani plus to, że mam 64 ataku może być tej jak najbardziej wystarczające. Imploda zabija bardzo mało przeciwników w tym momencie i nawet nie jestem pewien, czy to ma sens. Lol. Lmao. A, nie ten spell. Oh well.
I tak dobrze wyjdzie. W pewnym momencie mamy tak absurdalne ilości jednostek, że to nie jest żaden problem. Już od jakiegoś czasu się obserwuję. Przekonaj się, ile naprawdę jesteś wart. Najmniejszy overkill mojego życia. Gratulacje, udało ci się zabić bestię i wygrywasz grę. Haha, the game. Zwycięstwo nie cieszy mnie. Nie wiem czemu. Dokonałem czynów, o których marzą najlepsi. W głębi duszy łudziłem się, że pokonanie tej bestii wyzwoli we mnie zadowolenie i dumę. Myliłem się. Popadam w coraz większe rozczarowanie. O, chłopca już nie ma żadnego wyzwania na świecie. Po tym jak dobił sobie 5 milionów statów. I to teraz. Twój stopień Wivelna. Nice. Poszło sprawniej niż myślałem. I. To jest mój drugi wynik po Armagedonu, gdzie w Ostrzu przecież zaczynaliśmy w większości misji z obrzydliwie dużą armią. I dlatego można było raszować tę misję. No dobrze. Co jest następne? Festiwal Życia. I to jest bodaj kampania twierdzy? A ja chyba nie mam twierdzy, prawda? Nope. To czas naprawić. Upewnię się tylko, czy na pewno twierdza, odpalając kampanię. No biorąc pod uwagę, że misja zeszła dość szybko, to możemy zacząć następną. Jop, to jest kampania twierdzy, więc pozwólcie, że lekko zmienimy klimaty z mroźnych na pustkowiowe, bo nawet nie pustynne. Twierdza. Przysięgam, kiedyś OBS pozwoli mi dodawać bez problemu rzeczy. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Stepy. Nawet nie jestem pewien, czy to pod stepy podchodzi. To będzie tu. I chcę schować tower. O. Chyba bangla. Festiwal Życia. Co 30 lat młodzież Krewlot może próbować zmienić przywódców klanów i walczyć o tron. Zabij starożytnego behemota, oczyść ten z bestii hodowanych tu od 30 lat, pokonaj pozostałych pretendentów do tronu, a na koniec wyzwij samego króla. Pierwsza misja to odcy pazur. Musisz zabić starożytnego behemota od tego pazuru. Odwolnij swoje mocy i zabij go w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Jeśli ci się nie uda, stracisz szansę zostania królem. Jeżeli kilka zginie, nie zostanie królem, jego poziom jest ograniczony do 12. Może na start dostać behemota, 500 klopów albo 4 roki. 500 klopów wydaje się bezpieczniejsze, bo ataki na dystans. Behemot jest silny, ale wydaje mi się, że lepiej mieć darmową turę na ostrzał tak naprawdę. Nawet jeżeli generalnie granie twierdza jest dużo bardziej agresywne niż innymi zamkami. U boku mego ojca zabiłem niegdyś behemota. Nie był to jednak wszechwieczny behemot. By sięgnąć po tron, muszę pokonać jedną z tych siejących strach bestii. Cieszę się już na to spotkanie. Gdy pokonam jednego, będę wiedział, jak postępować z innymi. Dzięki ich pomocy moja krwawa droga do tronu zostanie uwieńczona sukcesem. Okej, znów mamy misję czysto graszkąca środowisko i tym razem na nieco mniejszej mapie. Więc to jest taki trochę motyw, mam wrażenie, tych kampanii tej. Lepsze na jeszcze Akademii ma tylko 20 HP mniejsze, lepsze na 7 tier nekro. No właśnie... Smoki nekromanckie zawsze były takie bardzo mocno papierowe, więc to nie jest jakieś wielkie zdziwienie. Zacznę się pierwszy test. Ostry pazur terroryzuje te okolice od pokolenia, jego planowanie zbliża się do końca. To jest trudne wyzwanie. Pokonać go na czas i utrzymać pozycję festiwalu życia. Trwa pewność siebie jest jednak nietrafiana. Okej, z tego co widzę, to na start nie zostajemy w zamku. Zwiadowcy donoszą o twierdzi niedaleko na południu. Należy iść dokładnie tuż drogi. To może być dobry punkt zbadowy do naszych działań. No dobrze, horda goblinów. Muszę pamiętać, że mam relatywnie słabą armię, znaczy armię słabego bohatera na start. I że nie mogę od tak po prostu... zabijać wszystkiego jak leci. Jak nie masz zamku w ciągu 7 dni, to padasz, jasne. Na wieczór też później pójdę. Ogólnie postaram się jak najszybciej po prostu najpierw miasta jakkolwiek zabić, żeby już je zacząć się rozbudowywać.
mnóstwo wilczych rycerzy. To już nie będzie aż tak łatwe jak wcześniej. W sensie spodziewam się cat, bo... oni zdążą do mnie dobiec, w przeciwieństwie do ostatniej walki. No ale na te staty tak naprawdę niewiele dało się poradzić. Czy matka walić sklepów? Nie mam żadnego pojęcia, ale było mi to bardzo na rękę. No dobra, nie możemy mieć tusza, to mnie bardzo niepokoi. Możemy mieć sporo jednostek jak tako i możemy fal. Nie możemy też kalczmy mieć, więc jesteśmy ograniczeni do jednego bohatera. To jest odrobinę niefajne, bo musimy sami zbierać wszystkie zasoby, wszystkie kopalnie drewna, etc. A, przepraszam. Tak, znajdowanie drogi to jest umiejętność, która biorę zdecydowanie najrzadziej oprócz nawigacji, jeśli mam wybór jako tako. Tak, home goblinów. No dobra, to znaczy, że nie muszę za bardzo budować rzeczy typu jakieś kuźnie czy targowiska. Bo nie potrzebuję do ratusza. Widzę tu monoid wyjścia, to mnie dość ciekawi. Naprawdę? Aman. Morale mnie odrąbało. A, dziękuję. Fiolka żywej krwi. Mogłaby się przydać, biorąc pod uwagę, jak papierowe są nasze jednostki. Najpierw chciałbym ekonomię w mojej możliwości rozbudować, ale na przykład jak widzę tu hordy wielczych rycerzy, to wiem, że to nie wchodzi raczej we chłupę. Dobra. Wilczy wybieg. Grupa orków przyda się. Orkowie uciekają. Przyda się jako kopalnia złota, ale to miałem na myśli. Grupa orków. Trzeba się dołączyć, to bardzo mnie z waszej strony. Czy im brakuje na skopy? O Boże, bardzo dużo rzeczy. Czyli nie będę ich miał w tygodniu. Nic nie szkodzi. Nie spieszy mi się aż tak bardzo. Ale kopalnie kryształów jak najbardziej mógłbym przekazać. Z jednostki do rozszerzone się trzy drogi wiodące przed górę. Pierwsza jest pilnowana przez cyklopy, druga przez oki, a trzecia przez ogry. Nie mogę sprawdzić dokąd palto, ale krążę półgłoski o wirze. O mój Boże, czy ja będę musiał się nawigować wirami? Luneta. Mam nadzieję, że nie. Nie lubię nawigować wirami, bo za dużo jednostek się traci. Horda wielczych rycerzy. Dużo. Dużo za dużo. To był błąd. To był duży błąd. Ja tylko pożałuję bardzo mocno. Jakby wiem, że wilczy rycerze są mocno papierowi, ale nie aż tak mocno papierowi. A na początku jednak chciałbym nie tracić jednostek z byle powodu. I nie jestem pewien, czy to będzie tego warte. To jest cała kopalnia kryształu, żeby mieć szybciej te kopy. Nie jestem pewien. Chyba zastanę przy tym. Nie zawsze mogę recytować, tylko dlatego, że coś poszło niezgodnie z moją myślą. Magia powietrza czy finanse? Wiem, że jest barbarzyńcą, ale magia powietrza może się przydać. Tylko do tego potrzeba mojej gildii magów, tak czy jak. Jak my z armią stoimy? Na tyle, że mogę trochę jej dokupić, to na pewno. Zobaczę, co pilnuję tej fiolki. Czy mogę ją zebrać jakoś sensownie? Pewnie nie, ale sprawdzić nie wyszkodzi. Mnóstwo uroków. Połączyć. Jest mi to bardzo na rękę. Może siarkowie też będą chcieli w takim razie. Domyślam się, że aż tak dobrze to nie ma, ale sprawdzić nie wyszkodzi. Czy jest tu gdzieś ruda? Nie widzę za bardzo. Jep, oni już chcą się bić. I są dość twardzi, co gorsza.
Jadę lasa, okej. Parę lalków skracacie, więc jest w porządku. Jutro będę chciał zamek zbudować. Zacznę z tego się w tej niczym dźwięku obdzielnego skóry stworzenia. Żeby mieć większy priorytet, jedna osaka tam głównie chodzi. Mnóstwo wielczych eserzy, to jest do ubicia, chyba. Niepokoi mnie dość mocno moja sytuacja, jeżeli chodzi o złoto, bo niby mam przyrost taki jak normalnie za duszem bym miał, ale nie powiem, żebym był z tego powodu jakoś specjalnie zadowolony. Wolałbym nieco więcej. Wieża arku wymaga kuźni. Na pewno chciałbym w taki gromu dość szybko, bo one są bardzo silne, jak na swój tier zwłaszcza. Dobra. Czy ja was powinienem się bać? Zobaczmy. Pewnie tak. Never mind. Absolutnie nie powinien się ich bać. A, B, 17. Nauka. Nope. Nie chcę nauki. I teraz jaka to jest misja? Ostry puzzle. Jakby mam do siebie resztki szacunku. Nauka moim zdaniem nie opłaca się tak bardzo jak inne umiejętności, które moglibyśmy mieć, bo nie zdobędziemy na ogół aż tyle poziomów. Mimo tego, że to jest kampania i poziomy się przynoszą. Bez pan ten momencie, który akurat potrzeba. Nice! Gratuluję. Ja tu nie mam jednostek, nie. Ja, mógłbym sobie sobie, jeżeli coś nie chcę przylepszyć. I może to jest play. To może być play. Jest szósty dzień, tu są orkowie. Zaczekam na końcu tygodnia. Bo ulepszą całe rzeczy po prostu w tak zwanym międzyczasie. A na wilczy wybieg niestety nie, nie stać, ale na wszystko inne nie stać. Prawie. Podkreślam słowo prawie w tym przypadku. Plus jeden moc magii, plus jeden wiedza. Jak dają za darmo, takim jestem, żeby narzekać. Hop, goblinów, aż tak się nie bo. Nie widzę was. Absolutnie nienawidzę, kiedy się dzieje. Jesus. Nie, może to jest kwestia, że na ogół zauważa się te rzeczy, które mniej są fajne dla siebie. Ale mam wrażenie, że mi te morale wchodzą zauważalnie rzadziej. Dużo goblinów. Wyobraźcie sobie tak, żeby mieć tutaj tego. Żeby mieć tutaj bohatera, który to wszystko zgarnia. Tak regularnie. Wiecie co? Skoczę do faktorii, bo tutaj mają lepszy kurs generalnie. A chcę cyklopy mieć. Bo to jaki mamy kurs w tych budynkach jest zależny od tego, ile mamy targowisk. A faktoria ma chyba jak... Tak jakbyśmy mieli 3. Więc dużo bardziej się opłaca niż naszego jednego. Będziemy mieli pewnie co jakiś czas te evento w strasznym reku. Horda. Proszę bez modali? Okej, okay, obeszło się bez modali. Nice. Aż one się strasznie składają. Na sklepy będą się więcej ludy, ale to już mi przejdzie. Ile miałem? 3 miesiące chyba. Tak, 3 miesiące. Muszę zwracać na to uwagę, bo bez pozoru tego czasu nie ma aż tak dużo.
Zwłaszcza jeżeli liczyć z tym, że będziemy musieli się cofać po te jednostki. O, jest drugie miasto. Ogry chcą się dołączyć zamiast goblinów. Miasto jest strzeżone przez praktycznie nic. A i tu wciąż nie możemy mieć ratusza niestety. Mogę za to ulepszyć ogry. Plus statów, parę cyklopów, które niestety się mnie nie boją. Na szczęście tak da rady się nimi zająć, więc this is fine. Mądrość, mądrość. Pana nie spodziewałem się, że miałem jakoś bardzo często okazję korzystania z niej. No nic, co przemieszczają się bez swojej szkoły. Oh no, anyway. O, pamiętasz co mówiłem o tym, że nie pamięta się tych dobrych modeli? No to teraz były dobre modele. Niezaprzeczalnie. Stajnia. Holda ptaków. Ode mnie holda ptaków gramu. Nie za dużo. Kolejne miasto. Chciałbym je jak najszybciej wziąć. Coś tu jest? Niezgodnego wagi. I mean, trochę jest. Tak, daję za darmo, to czemu nie dać? Jakby jeszcze logistykę zabrać, to już w ogóle byłbym bardzo szczęśliwy. Jeżeli chodzi o szybkość przemieszczania się po mapie. Ale ja że oczekiwałbym nieco zbyt wiele. Szóste. Napada, chcesz się bić? Podejrzewam, że chcą się bić bardziej na zasadzie... Zostaje skryptowani, a nie, że są na tyle silni, żeby się bić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo zacząłem kwestionować. No, ogry nie mam miejsca niestety. Przy czym zastanawiam się, czy nie opłacałoby mi się bardziej na przykład wyrzucić hobgoblinów. My dobie hobgoblinów. Okej, okay, nieważne. Tego już na pewno nie. Chyba jeszcze jednego elementu, tylko żeby złożyć cały ten tarczy dzielącej śmierci bodaj? Czy jak tam się ładnie nazywało? Widzę kolejne miasto, widzę też hordę zbrojnych. To jest 500, trochę mało. Ale jaki jestem, jalo. Niestety kierunki nie weszły. No dobrze. Jesteś mogą lepszyć? Jak najbardziej. Jeszcze jak? Naszyjnik się przyda. Zawsze się przydaje. Mnóstwo ogierów. Nie mogę nawet tego dostać szybki w walce, bo miałbym straty w jednostkach, a w misjach na czas wolę nie ryzykować jednak. A jednocześnie widzę, że jak sam to rozegram z jakąkolwiek resztką myślenia, to wyjdzie bez strat. Magia ziemi. Slow zawsze w scenie. O, tu mogę mieć fortele. Przy czym nie, mam wrażenie, że mam tyle wszelkiej maści budynków, znaczy miast i niekoniecznie mogę w nich wyrekrutować jednostki też jak. A ich jest merowie. Nie przeczytałem. Nie będę kłamał. Nie przeczytałem.
Zobaczyłem, że jest... wydawało mi się, że jest ich mnóstwo, a nie mrowie. I dlatego zaatakowałem. Bo mrowie rynek jest nieco... nieco gorsze. Ale wiecie, tak to nieco. Przynajmniej możesz się modelami przejmować. Co nie jest tam, to i tak wygląda jak coś do ugrania. Może odrobinę przeceniam, jak tankowate są te zombiaki. Mistyczne finanse, czyli z tego co pamiętam, samuraj mówił, że ten, że to się docenia na początku, więc nawet nie mogę przerolować. Ahel. Zdarza się i tak. W sumie mam miejsce, więc wezmę sobie. Mam tyle wszelkiej maści budynków do dodatkowej rekrutacji jednostek, ale nie mam kiedy się wrócić, żeby je wyrekrutować. I to mnie chyba najbardziej przeraża. A jednocześnie mogę też powiedzieć, że nie wiem, czy wiozę sobie drugim bohaterem, bo well, nie mam drugiego bohatera. Budzi się setki uroków. What the fuck do you mean setki? Duża wiecza przecież na stronach wieczorów to wyłoniła się za drzew. 50. Duża. Oh well. Pożałuję tego, co czuję. Ktoś czuje, że będzie bardzo mocno żałowany. No bo nie aż tak. Aby spodziewałem się, że hobgoblinów ozaje obusetę. No chyba nie aż tak ozaje, bo jak myślałem. Koło setki, co jak na hobgobliny będzie relatywnie niską liczbą. Doskonale. Nie będę tego komentował. Ten pozwala widzieć dokładnie liczbę szczytników w piątce nie wiem, bo nie grałem. Kojarzę, że czwórka, znaczy tak, czwórka chyba miała też pokoju szpiegostwa albo coś w tym deseń, że to też pozwalało widzieć. Mnóstwo cyklopów i to by mi pozwalało wrócić po armię. To chyba moment, kiedy to robię. I chciałbym wiedzieć, że z tym, co tutaj mi daje, już będę mógł przejść do końca misji. Zostawcie hobgobliny! Taki... A weź. Nie przypominaj mi nawet. Nie, nie chcę rozpocząć nowej gry. Spokojnie, nie szalejmy aż tak. A, wykup wszystko. Ledwo mnie było stać na wykupienie wszystkiego, by the way. Co tylko zasoby, tu w ataka rycerzy, to whatever. Dobra, zaczął się właśnie trzeci tydzień. Jeszcze raz fakty strzeżone przez godzinę na grze szamanów. Wyzywają cię do walki. Whatever. Słyszę, że będą się po co mnie bać. Łatwo. Ten pieśń był od prędkości. Od której prędkości? Zwiększy szybkość oddziałów. To bardzo mi się przyda akurat.
Naszyjnik, wiedza i moc, raczej nie. Tutaj jeszcze tak zrobimy. Lit, mnóstwo uroków, whatever. Ja też czuję, że będę musiał przejść tym teleportem. Zasadzka. Oh no. Co ich zabije? 2,5... Powinno? Yep. Magiczne znaki... Koniczynka raczej whatever. Czemu one chcą się bić? Ja już nawet ekspa nie potrzebuję. Was to jeszcze zrozumiem, bo jesteście 6 tieru. Ale czemu takie ogry chcą się bić, to nie mam pojęcia. Ta czas maczek włosek może się przydać. Zejście do podziemi, to ciekawe. Patrzę, że coś tu jeszcze leży generalnie, tak żeby było warto to zgarnąć przed wejściem. A wydaje mi się, że nie. Więc zejdźmy tu. Boję się, że będę musiał iść tym wirem. Smutno z tego pazera wydawała się z głębi. Jeżeli słyszysz inne behemoty, być może ta jego rodzina zdecydowała się przełożyć do niego. Tak czy inaczej, wszystkie polegną pod swym potężnym ostrzem. Przez swoje ciało przebiegał nagły deszcz. Nie. Grupa starożytnych. Właśnie czarny duch po jego ofiary starożytnego behemoty powstaje, atakują cię. Oh no. To będzie prawdziwa walka. Tak naprawdę to nie. Znaczy one... One nie są tyle szybkie, żeby do mnie podejść. Więc nie wiem, czy nie mogę ich ostrzelić. Ale zobaczymy. To ma szansę zabić. Powiem więcej, to zabiło. To nie. Niewielka strata. Trudna misja była. Zdecydowanie jedna z trudniejszych w KGM. By udowodnić, że umiesz ostrzec te ziemię przed niebezpieczeństwami, musisz pokonać wszystkie zamieszkujące ich stworzenia w ciągu 4 miesięcy. Śmierć kogoś z jego towarzyszy oznacza przegraną. Ale to coś nowego. Bohaterowie są ograniczeni do poziomu 20. Oswoiłem największą bestię. Teraz muszę okiełznać pozostałe potwory tej ziemi. Każda kolejna rzeź podsyca mu moc i żądzę krwi. Tak, mamy genocide. Żaden człowiek ni bestia nie stanie na mej. W ten moment, kiedy wciskasz koniec tury i dostajesz komunikat, że nikt nie przeszedł. Dostajesz po swojej komendę 3 bohaterów. Dbaj o mig, ponieważ dzięki nim może udać się rzucić ten teren. Masz 4 miesiące, by wykonać zdanie. Powodzenia i mojego polowania. Cztery bohaterów, ale jeden zamek, ej. Rozumiem. Jakby skłamałbym twierdząc, że podoba mi się ta implikacja, ale... Ale będzie speedrun robiony, I guess. Jaki był max? 20. O, czy to matko jeprze? Undertale nawiązanie? Będę miał 15 ataku. Co jak dla mnie jest zaskakująco wysoką wartością, jak na to, że jesteśmy na drugiej mapie. No dobrze. Co my tu mamy? Parę relatywnie słabych bohaterów. To jest mag bitewny, który nie ma absolutnie zakręć. Doskonale. To jest to, co chciałem usłyszeć. Jakby z jednej strony gra mówi, że weź to i zachowaj tych bohaterów na następną misję. Ale też czuję, że ta armia, którą oni mają, za długo nie wytrzyma.
Więc nie wiem, czy na razie nie skupić się po prostu na zbieraniu zasobów. Tych, które jak widać trochę jednak jest. Nie mam niebieskiego klucznika kompletnie. Myślałem, że może pionek trzej, taki tutaj. A maki. No dobrze. To szczerze, że tutaj będą długie przez to, ile mam bohaterów, ale... No mniej, to nie jest tak, że to jest coś bardzo złego. Chciałbym najpierw mnóstwo zabić, żeby mieć dodatkowe jednostki. Magia powietrza. Tu jest od zajawu ważek. Nie podoba się to dla mnie. Parę smoków. Ha, to też się dla mnie nie podoba. Dziękuję informacje, jaki jest poziom maksymalny. A jest ograniczenie jako tako? I nie podają wtedy? Czy coś na zasadzie, że po prostu w ogóle nie ma żadnego ograniczenia i ja to nie mówię? Bo to jest zawsze przed tym. Bo to jest zawsze przed rozpoczęciem misji jako tako. I stąd moje lekkie zdziwienie. Zadosy dążą, że poszczególne regiony zdają się być zamieszane przez jednolite grupy stworzenia przed gryfy i wielczych jeźdźców i tych i tym podobne. Nie wyglądają, skoro na przyłączenie się do ciebie, tam pada dzikie bestie. Śmieszy mnie trochę, że... Eta. Że... Wielcze jeźdźcy są nazywani dzikimi bestiami, biorąc pod uwagę, że to praktycznie jednostki naszego zamku. Alba i stanu być sporo dobrej roboty, więc możemy w miarę to ogarnieć na razie. Kwestionuję tylko to, co widzę, że tutaj się dzieje z klucznikiem. O Boże. To też kwestionuję, ile ich tu jest. Nie wiem, czy nie powinienem był zaatakować. A kitę. W trakcie misji nagle wbijasz osiągnięty maksymalny poziom. To trochę chujowo, nie będę kłamał. A właśnie, zapomniałem sprawdzić, co to jest w kaplicy. Bo jako, że to mag, to jednak może się przydać. Zwłaszcza, że widzę, że na początek dostaję absolutnie beznadziejne zaklęcia. Bo to ona miała tam chyba ochronę przed powietrzem, czy coś? Nie mówię, że to jest jakiś absolutnie bezużyteczny spell czy coś, ale w momencie, kiedy potrzebujemy czegoś bardziej ofensywnego, tak najbardziej jest. Dobra. Jeszcze drugie goblinki. Gnablin. Gnablin des Nuts. Łatwo, ładnie. A, nie znam jeszcze tak w tej dużo, szkoda. A, roki. Tutaj aż tak łatwo nie będzie jak ostatnio, niestety. Zaraz chyba będę musiał cofnąć to, co powiedziałem. What the fuck? Nie spodziewałem się, że będzie aż tak łatwo. Tutaj mogę się spodziewać, bo behemoty, ale... Kyle. Wciąż nienawidzę ważek w chwilosach. Osłabienie jest straszliwie wkurwiające. A jednocześnie mam wrażenie, że ważki są dosłownie zrobione po to, żeby być jak najbardziej irytującą jednostką, jak tylko się da. Bo to nie jest tak, że one są jakieś specjalnie silne czy coś, ale są bardzo szybkie i osłabiają przy każdej możliwej okazji. Gdzie są wszyscy klucznicy, to mnie zastanawia. Czy w ogóle gdziekolwiek są? Oślepienie, to mi wiele nie daje. My tu jesteśmy przez smoki odgrodzeni, co jest odrobinę niefartowne, że się tutaj delikatnie wyraża.
Dobra, hejsik teraz poleci. Hejst. Wy możecie zaatakować. Nawet bazę ewidentnie. Nie spodziewałem się, że wyjdzie to aż tak dobrze. To na pewno. Behemoty. Czwarty dzień tygodnia i mam behemoty. Urok grania twierdzą. To nie, to się będzie pasa. Twierdza ma chyba najszybsze siódme tiery ze wszystkich zamków, jak o tym myślę. Nie wiem, czy przychodzi mi do głowy jakikolwiek zamek, który ma również szybko siódemkę swoją. Strasznie unlucky to wyszło. Przy czym wiadomo, że zwykłe behemoty też nie są Bóg wie jak silną jednostką, ale wciąż nie jest to absolutnie słaba jednostka pod żadnym kozałem. Ja mam dziwne wrażenie, że ja mógłbym w tej chwili tak naprawdę iść się bić z tymi smokami. Przez samo to, jak dużo statów mam wbitych. Ale chyba na razie zbiorę wszystko, co jest prosto. Oho, jest ich trochę więcej niż wcześniej. Au, au. Pamiętacie, jak wykupienie sewilczych jeźdźców? Też się zgadzam, że było fajnie. Jest też jak poziom miasta. Ja pamiętam, jak grałem w czwórkę kiedyś, to podobało mi się, że każda jednostka miała taką swoją alternatywną wersję. W sensie, może nie tyle, że alternatywną, to na każdym tierze był wybór, że wybieramy między A i B. To jest coś, czego trochę żałuję, że na przykład Heroes B3 nie mają. Tylko, że zawsze mamy to samo. Lubicie, jak wasze jednostki są osobione? Mam nadzieję. Bo trochę jeszcze tych warzyw tutaj zobaczymy niestety. Swoją drogą Guild ma chyba najgorszy możliwy start, bo zaczyna na bagiennym terenie. Gdzie niewiele może zrobić, jeżeli chodzi o poruszanie się. Dobra, jesteśmy otoczeni z jednej i drugiej strony smokami. Czekać na drugi, czy już schodzić? Bo tutaj chcę na pewno zaczekać, aż będę miał drugi tydzień gry. Chyba wezmę zamek, żeby mieć dwa behemoty na start. Właśnie, zapomniałem tutaj. Co ty masz specjalność? Masz specjalność w behemotach? Kradzia podobnie jak specjalność mutare ze smokami. Wiodowcy raportują, że twoi trzej bohaterowie zostali zatrzymani przez strażników granicznych, którzy czekają na właściwie rozkazy. Twoim zadaniem jest odnalezienie kluczników. Któż nie dziwię się, jeżeli będę akurat tam pod ziemią. Broń się, broń się, broń się. Odstrzel. O mój Boże. To modele wyszło tak idealnie jak mogło. Logistyka. Zostań już tu, zaskarniesz trochę jednostek, ty tu zostajesz. Jesus, jest druga misja. Nie zgarniając za bardzo jakichś upgrade'ów, a mam 17 ataku. Przeraża mnie to trochę. Jak barbarzyńcy skalują. Bo to do tego się sprowadza. Dobra, podejdź tutaj i teraz pozbieramy sobie jednostki na następny tydzień. Weź też orki.
A ty bierzesz to, idziesz tu, zgarniasz ważki, zgarniasz ważki. Idź po kolejne ważki, zgarniasz gryfy, zgarniasz gryfy. I idź pobić te gryfy. Au, myślałem, że dobiją. A otóż nie tym razem. No dobrze. Trochę jakichś podstawowych artefaktów, kolejne gryfy będą. Ach. Co mogę tutaj ogarnąć? Valhalla. W następnej turze gildy magów dobuduję. Żeby zobaczyć, czy... Będzie tam jakieś zaklęcie typu słowa albo coś. Przydałoby się, nie będę kłamał. Zgarnę goblinki, wejdę do miasta w następnej efektywnie. Mam bardzo dużo liczych jejców. Nie spodziewałem się, że będzie ich aż tyle, pomimo tego, że... Zbieramy ich jednak trochę z tych budynków. No wie, po prostu nie... Jestem zaskoczony, że jest ich aż tyle. Dobra. Dużo gryfów. Tak naprawdę ta bohaterka w tej chwili stanie się bohaterką z gryfami plus tymi... plus cyklopami. Bo cała reszta jednostek jest po prostu za słaba. I staki są już odrobinę za małe. Mat ognia. Zobaczę, czy od tej gryfy strzegą kolejnej gryfiarni. Czy jest to... jest tarcza i catch, że to coś w miarę okej. Nie mówię, że bardzo potrzebnego, przydatnego, pilnie i w ogóle, ale zaszkodzić nie zaszkodzi. Dobra, zobaczmy, co jest pod ziemią. Wygląda na to, że dużo medus i czarne smoki. O mój Boże, czarne smoki. Nie podoba mi się to. Ja nie chcę patrzeć na te ważki ani chwili dłużej niż jest konieczne. Mogę być lekko zdesperowany. Zdaję sobie z tego sprawę. Te chlapy żyją, this is fine. A i dobra, tutaj już chyba jestem praktycznie wkończony, tylko muszę jeszcze to ogarnąć. Grupa czarnych smoków. Jakkolwiek silny mój bohater by nie był, to grupa to jest jednak za duża. Medus? Mnie nie ostrzelił, right? This is fine. Chyba straciłem jednego ptaszka, ale... Jak już mówiłem, to jest w porządku. Na Fortogrów brakuje mi drewna. Jestem niestety wiele nie zrobię. To już poza tą hordą mam wszystko. Nie są pójść tutaj chyba najlepiej tej wesołej ferajny, mam wrażenie. A gild najgorzej, przy czym radzenie tutaj z ważkami to z automatu minus do czegokolwiek. O mój Boże.
Dużo więcej niż myślałem. Takie powietrze. No i dobra. Mogę co najwyżej iść potem po gryfę. Chciałbym w pierwszej kolejności jednak zajmować się rzeczami, które... Naprawdę? które pomogą mi się jakoś rozwinąć, czyli na przykład zgarnianie zasobów, jakieś kopalnie, tego typu rzeczy. Stagamie jebie w dupę teraz. Jedna meduza spetyfikowała mi behemota. Jak to mawiał klasyk, unlucky. Dobra. Czyli tak, ty możesz stanąć tutaj i czekać na jednostki. Gildzika o to walczy. Bo nic więcej sobie pozwolić nie może. Ty tu czekasz na jednostki. Możesz sobie medupy powykupywać. Medupa, Megupka, moje ulubione anime. Boże, tu jeszcze dużo ważek zostało. Ja nie chcę, panie różowy. Pozwolę sobie. Nie pozwolę sobie. Myślałem, że może warto te. Że może warto jest ogę sobie wziąć tak szybko, ale chyba nie ma potrzeby. Przez te smoki nie przejdę na razie, więc to odpada. Coś tutaj jest? Od biedy mógłbym upgrade to robić. I pada. A, idziesz po gryfę. Ty wracasz po armię. A, bo teraz pytanie, który smok najbardziej mi się opłaca, bo mogę z trzech stron wziąć. Wezmę ten na razie. A, możesz sobie manę zagenerować i wlecić tu. Parę zielonych smoków. Jak bardzo parę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Nie spodziewałem się, że aż tyle zdadzą. Jakby jest mi to na rękę, ale nie spodziewałem się. Bardzo było łatwiejsze niż myślałem. 1000 zł bez komunikatu. Po prostu, ej, łap tu 1000 zł, fajnie będzie. Mało. A, bo teraz fajnie było w sumie najpierw klucznika zgarnąć chyba, teraz jak o tym myślę. Też mi. Żeby pozostaje bohaterowie mogli się powoli zacząć przemieszczać dalej. Znaczy zdaję sobie sprawę, że też nie każdy może jako tako. Ale no, co kto może, że tak tujmy. Na ogry jeszcze mnie nie stać, tak jeszcze raz będzie. Zawsze się zastanawiałem, czy one mogą zamieniać w kamień tylko na bliski dystans, czy na zasięg też. Bo pójdę to wygląda bardziej, że tylko na bliski dystans. Co miałoby sens, biorąc pod uwagę, że na dystans tylko strzelają strzałami, a nie patrzą?
Ale z grami nigdy nie wiadomo. Aman! Tymi modelami nieszczęsnymi? Taktyk. Dobrze, czy ktoś ma u siebie zielonego klucznika? Chyba wiem kto. Gdzie jest słonko moje? Logistyka. Ogrów jeszcze nie mogę. To nie, to śmiane. Najgorsze jest to. Ja o niej zapomnę, jak po niej teraz nie pójdę, więc zrobię to od razu. A potem się będę zastanawiał, o, gdzie mi jedna jednostka uciekła, kolegowie? Tak jak z tą jedną kopalnią, kiedy szukałem przez Bóg wie ile. Wy jeszcze czekacie. Ej, bo gwarzek już nie zostało. Oh well. Powiedziałbym, że jest mi szkoda, ale obawiam się, że musiałbym mocno skłamać. I ogry. A w następnej turze nie będę mógł sobie pozwolić jeszcze na... Te... Na... Cyklopę. Okej. Mają warstwę? Czy ogry mają warstwę? Warunka po wszystkim dookoła. Na cyklop mnie jeszcze nie stać. Ale to tylko kwestia czasu na szczęście. Tutaj dużo mantykory widzę, a na mantykory raczej się nie porywam z tym co mam. O, kaczarów, dzięki Bogu, że to on dostał, a nie na przykład Kilgore. Oto była porażka. Grupa behemotów. Najgorsze jest to, że ja pewnie z grupą behemotów bym sobie w tej chwili był w stanie poradzić. Ale dzięki, choć to gdzieś tam. Stoi tutaj grzecznie, czekaj. Gdzie są pozostałe krusznice? Tu jest zielony, tu jest czerwony. Czerwony może mi blokować tamtą babę. Więc chyba tam skoczę. Tak szybko jak tylko mogę. Teraz to już ulepszenie dostałem. No dobrze. Zresztą poulepszać też mogę jako tako, więc... I spać. Tu jest dużo cyklopów, tu pewnie golemy będą. O, logistyka, nice. Masz pełną, ale więc nie potrzebujesz. Co ciekawe, czy git byłby w stanie sobie poradzić sam z tymi skrótami. Jest to coś do odważenia? Nie, bo stoją pod razem jeszcze królewskie. To już w ogóle odpada. A well. Szla jakby to. I tak będę chciał bohaterami tymi, którzy jeszcze tam siedzą. Zebrać dodatkowe jednostki, więc to nie jest tak, że jakoś bardzo mi się śpieszy do tego. Tak, wyczekacie.
A, machnę szybko. Dobra, czyli czerwony może się ruszać już. Potencjalnie. Nie, to jak najbardziej. Gresłki kojarzy, żeby kury szkalują. Sam nie jestem wielkim fanem broku, więc jestem w stanie zrozumieć. Broku do kurów? Do kurów w górze? Populacja gremlinów dubluje się. Najgorsze jest to, że te zdublowane chyba wciąż musimy jako tako sami robić. Więc żeby nie było, że jest za łatwo i w ogóle. Nie no, Gropyszu z tego tyle nie pobije, nawet mając behemoty. Więc mogę sobie już iść w tę stronę i zobaczyć, co tam mnie czeka. I przy okazji pozgarniam się od zajobu jednostek z budynków do rekrutacji. Kanapki majoneze smarują. Czy to jest coś nienormalnego? Bo zaraz się dziwnie poczuję. Nie jestem pewien, jak się czuć z tym, że to zostało przytoczone jako taki przykład czegoś dziwnego. Masła nie ma. Jedno i drugie. Masło i na to majonez. No i zdaję sobie sprawę, że nie jest to coś najbardziej oczywistego, ale... Tak ja sobie robię kanapki, to raczej dobrze wychodzi. Malujesz kromkę majonezem, czy majonez na coś dajesz? Kromkę... Na kromkę masło i na masło majonez. Albo czasami tam majonez, jeżeli akurat na przykład masła well, nie ma. Mamy zdaje na poligonę na kamce, nie bezpośrednio na chleb. Zrozumiałe. Jestem w stanie to zrozumieć. Wreszcie pora mięsa. Mamy zdaje na coś na przykład... Znaczy... To też jest jak najbardziej opcja i nie mówię, że ja tego nie robię, tak? Po prostu... Zdarza mi się, że kładę też na kanapki same w sobie jak taka. Ja nie mam. No i mam oślepienie. Tak akurat wyjdzie. Nadgrałem majonez nie. No, jest sporo rzeczy, do których majonez pasuje. Nie mówię, że do wszystkiego, tak? Ale na przykład właśnie do jajek majonez jest bardzo dobry moim zdaniem. Ja często jak sobie właśnie robię jakieś takie kanapki, dajmy na to z ryszynką, serem czy coś, to do tego majonez też mi pasuje, tak powiem. Nie chcę wmawiać ludziom na siłę, broń Boże, że to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało, ale pasuje mi, ja tak powiem. Gremliny się boją. Gdzie jest w ogóle niebieski klucznik? Ja jestem ślepy. Bo tych dwóch było w miarę łatwo widocznych. Ten trzeci pewnie gdzieś tutaj jest. Na chleb masło i na to śmietana, a potem już samą śmietanę na chleb. Też widzę w ten sens. Co ja z tobą mogę zrobić, Gilt, przyjacielu? Wiecie co, szybka walka. Bo to i tak raczej by było łatwiejsze niż trudniejsze. Jest szósty dzień. I chyba chcę już porzucić tę medupę.
Gdzie jest ten przeklęty niebieski klucznik? To mnie zastanawia. Bo chciałbym Górnisanem trochę ten. Trochę pochodzić. Górnisanem, what the fuck, to ja mówię. Tu jest niebieski, okej. Okay. To wiele wyjaśnia. Watacha. Wstaw tutaj polskie internety śledcze. Aczkolwiek nie będę kłamał, nie siedzę w tym na tyle bardzo, żeby się jakoś orientować tam jak się dzieje. I tymi premierków chyba są niemile widziani. Ta? Byłaby wielka szkoda. Cóż to byłaby za niepowetowana cata, gdyby ktoś po prostu przyszedł i później powiedział. Dobra, muszę podbiec do Manticore. Bo tak, ty stąd nie bardzo masz już gdzie iść. Chyba, że gdzieś coś jest do zgarnięcia, nie widzę. W sumie ma niby trzy behemoty. Tylko, no właśnie, czym sobie poradzą trzy behemoty? Bo mam wrażenie, że nie ma tych rzeczy aż tak dużo. I to jest duży problem, żeby nie mówić. Ulepszone behemoty są spoko, tylko nie jestem pewien, czy mam na nie kasę w tej chwili. Więc na razie się trzymam. Ach. Antykorki. Na szczęście są relatywnie wolne. Z tą śmietaną. Trzeba byłoby mieć na co ją położyć, bo taka sama bita śmietana to... Wszystko ech pomysł. Jestem zdania. Mnóstwo drzewców. Moje straty nie są duże i nie są małe. Nie jestem pewien co o tym sądzić. Chyba się wejdzie. Kto jeszcze ma tutaj Kilgor? Czemu nie przejść tego jednego pola? Przyjacielu drogi. Mnóstwo entów w zagajniku. Zastanawiam się jak szybko da się tę misję przejść, teraz jak o tym myślę. Bo jaka część nie ma wrażenia, że naprawdę szybko. A ja mam tak mało tych ogrów, czy 30 to nie będzie tak mało. Ogólnie mam wrażenie, że mam mniejsze armię niż mi się wydawało, że miałem. O, well. To nie istotne. Wiem, że będę musiał walczyć za to. Zwłaszcza, że jak bym modele osoby dostały. Ja bym nigdy nie miał takiego pecha jak to, że nie wiem. Ej, ja dostaję modele wtedy, kiedy bym nie chciał, żeby dostawało, prawda? Prawda? To by mi się nigdy, przenigdy nie przytrafiła. Miesz sprawiedliwości. To może być play? Mnóstwo drzewców. Mnóstwo jest też set, to prawda, ale... O, ulepsza się wszystko i będzie git. Tak naprawdę te armie, które ja tu mam, są w dużej mierze spisane na to, że one będą tracone, więc to nie jest jakiś wielki problem. Wiesz co? Skocz tutaj na statek, bo ktoś i tak będzie musiał prędzej czy później to zabić. Bo tam żywe jaki są i ktoś się musi zabić. Zawsze tak niebezpiecznie wygląda, jak wcześniej tak blisko podchodzą. Zabije czy nie? Nie. Jeden przeżył. O, jednego za dużo. W
chciałem. Nice. Trochę zasobów padło. O, siedlisko behematów nawet. Plus jeden behemat. To misję mam wrażenie, że da się zrobić szybciej niż mi się wydawało. Zwłaszcza jeżeli bardzo po łebkach lecimy, jeżeli chodzi o to, jak bardzo zależy nam, żeby bohaterowie przeżywali. Bądź też nie przeżywali. A przynajmniej w teorii powinno nam zależeć, ale kto by się przejmował takimi rzeczami? Powinno mi powoli zacząć zależeć. To jest stwierdzenie faktu. Idę po wielczych jeźdźców. Wybiegnij tu, ty zgarnij skarby. Jest niepokojąco dużo. Mam nadzieję, że to się jakoś bardzo źle nie odbije. It's fine. Bałem się, że będzie dużo gorzej. Wydaje mi się też, że już nie potrzebujesz tak bardzo w tej chwili tych złota. Więc mogę sobie po prostu pozgarniać ekspert skrzynek. Bo kilka jednak jakiś tam poziom będzie potrzebował. Ja za jakie koniec, to nie jest mój jedyny bohater. Nie szalejmy aż tak. No, to są łaskawie. Jeden behemot przeżył, już nie przeżył efektywnie. A cholera. Myślałem, że może pion wyjdzie. Byłaby większa szansa, żeby coś tam zabili. Dobra, co dalej, co dalej? Chcę, żeby Kilgo się wrócił po armię. Zwłaszcza, że może sobie behemot ulepszyć. Ty wejdziesz na statek zaraz. Czy to coś jeszcze zostało z autorki? No i dobra. W dolnej części mapy, w sensie tej tutaj, to chyba będzie wszystko. Więc tak naprawdę zastanawiam się, wiem, czy nie uśpić sobie tej bohaterki. Chociaż... Czy ona będzie w stanie jeszcze jakoś się ogarniać? To jest pytanie. Może bym było więcej jednostek. To może być play. A po wykupowanie jednostek. Jesteśmy. Upsi. Nie potrzebuję pieniędzy, Shinji, chwilę temu. Zdaję sobie sprawę, co powiedziałem. Jak nierozsądne to mogło być. Mnóstwo żywiołaków. Na szczęście to tylko mnóstwo żywiołaków, więc stacha whatever. Czy na dole coś jeszcze zostało? Czy coś się zduplikowało? Nie. Dobra, to i tak skoczę po... Nie, skoczę na statek. Ty pójdziesz smoki pobić. Znaczy, ewidentnie smoki najpierw pobiją mnie, ale o tym się nie... Au. O tym się nie mówi. Hejst. A, i tak nie zdążą. Myślałem, że się wyrobią. Zostało mi, co tu jest w ogóle. Miecz ognia piekielnego.
zbroja z kolczych łusek. Jakiś tego typu bzety. Ach, ty zbierasz hajsy. Będzie mógł przy okazji tego jednego behemota wziąć w sumie, teraz jak o tym myślę. Tylko tak, czy ona jest w stanie coś zrobić w tej chwili? W sensie coś na przykład pobić, bo mam wrażenie, że ma odrobinę za mało. Wszystkiego tak naprawdę. Nie wiem, czy nie przekaże jednostek gildowi i wtedy nie pójdzie sama zgarniać kolczu. A, okej, to wiele wyjaśnia, bo zastanawiałem się, to się zmierzę z tego. Ten zapętlony SFX mnie zawsze tak boli, kiedy się dzieje. Ale no, nic się na to nie poradzi niestety. Dobra, tylko pytanie właśnie, czy ona chce przekazać Gildowi, czy Gild chce przekazać jej? Gild ma 6-5-5, chyba on jej. Gild, słonko. Oddaj. Tak, to by się zgadzało. I tak chyba mogę część rzeczy poogarniać. A ty wracasz na powierzchnię. Więcej drzewców, które się zaraz ulepszy. Ty możesz jeszcze wrócić i skrzynki zgarnąć. Autowalka? Z dużymi setami, ale autowalka? Jakby to jest coś, czego trochę się spodziewałem. Chciałbym, może się tego nie spodziewałem. Dobra, krzynka 1, krzynka 2. Wyląduj. GC weźmie jako druga moja bohaterka armię. Zawsze się zastanawiam, czemu jeść tak zawsze dobija do tych słabych jednostek typu gobliny. Jakby nie mogli się wziąć za coś mocniejszego. Plus 1 wiedza, to akurat ok. Fajnie, to może nie jutro, po innego dnia. Ach, to się ulepszy, najpierw się połączy taki. I możemy iść dalej. Małe ilości straconych jednostek. Dobra, czy Gild może coś za darmo zgarnąć? Chyba nie. Behemota odbiedę. Ale nie zdąży chyba. A nie, zdąży w tej turze. Nice. Idź po jednostki. Tutaj szybko się skończy. Tu też się szybko skończy. Wydaje mi się, że budynki do rekrutacji się nie liczą jako jednostki do zabicia na mapie. Chciałbym przynajmniej tak wierzyć. Coś jeszcze? Coś opłaca? Nie. Tych miast też generalnie muszę rozbudować w żaden sposób. Przynajmniej wydaje mi się, że nie muszę. Weź behemota drugiego. Najgorsze jest to, że jakby wziąłem te behemoty, ale nie jestem pewien, czy one mi tylko wydadzą, tak naprawdę. Bo sam Gil raczej z dwoma behemotami wiele nie działa. Mogę go zawsze puścić na smoki. Zobaczcie, na pewno się uda. Mówię wam, uda się. Patrzcie. Wej, on musi prze... Ha! Wait a minute. Hold up. Lub którego jest... Okej. Okay. Jestem głupi. Nie przejmuj się, no. On zaraz idzie spać po prostu w takim razie. To zdecydowanie nie było w moich planach. Czuję się zaskoczony, okej.
Ewa. A, ta. Wydaje mi się, że to część golema i mogę zostawić Gunnisonowi. Więc ty śpisz. Chciałbym wiedzieć, że Gunnison jest na tyle silny, że tej prawda. Wezmę sobie diamentowe golemy. Albo najlepiej wszystkie golemy. Które chcesz golemy? Yes. All of them. Every single one of them. Niczym w Fire Emblemie. No dobrze. A co dalej, co dalej? Ja chyba mogę iść się załatwiać to samym z okami. Kilka niech ogarnie z mantwarykę, co? Ja tak muszę powoli wypatrywać, czy ja na pewno mam jednostek na to, żeby tak sobie szarżować. Wydaje mi się, że mam, ale jednocześnie pewien tego nie jestem. Mnóstwo chimer. Dużo jeszcze tu kolejno zostało? Chyba nie. Mam nadzieję przynajmniej, że nie. Dobra. Tutaj w dolnej części cokolwiek jeszcze zostało w takim razie. Tu nie ma. Najbardziej się boję tego, że zaraz będzie miesiąc i że się wszędzie wszystko zespawnuje teraz. Ty skocz może... A, tu są cyklopy. A tak, bo ja bym musiał aż tak dookoła iść. O mój Boże, to będzie paskudne. To będzie absolutnie paskudne. Nic nie widzieliście. Nie stać się żadnego behemota. Sięgam. Nie doszło do tego. Właśnie zdałem sobie sprawę, że moc zaklęć mojej bohaterki nie jest zbyt duża. Ale zdarza się i tak. Więcej golemów. Wszystkie golemy. Akurat jest koniec tygodnia, to może zaraz kolejne wziąć. Zresztą Oris bardzo podobnie. Też będzie mogła sobie golemy. Znaczy golemy. Nie golemy właśnie, tylko roki przewłaszczyć. Skocz to. Gog, populacja dubluje się doskonale. To jest coś, czego nie chciałem zobaczyć. Ale coś, czego jednocześnie powinienem był się spodziewać. Chciałbym się tylko wykup wszystkie golemy po prostu. Specjalnie na takie budynki. Jedyny budynek pozwalany na rekrutację różnych typów jednostek, teraz jak o tym myślę. Więc I guess, że nie powinienem być zły o to, że czegoś nie ma. No dobrze. Czyli tu chyba wszystko?
tej generalnej części, więc mogę iść do pomóc z tym będzie, ktoś zaczął spawnować wszędzie. Git wchodzi po armię, pozbywa się ważek. Czy pod ziemią coś się pojawiło? Nie, pod ziemią jest czyste. Tu nie ma. Tutaj nie ma, tu się pojawiły. No, nie ma ich aż tak dużo, jak tak patrzę. Myślałem, że będzie gorzej, powiem szczerze. To są tylko budynki do smoków. Nie ma smoków per se. Więc o tyle dobrze. Logistyka. Jeżeli bohaterowie mi przychodzą na następnej misji, to jest mi to bardzo na rękę, że dostaję logistykę. Bo będą mogli łatwiej zbierać surowce na rozbudowę na początku. Jeżeli w ogóle będzie taka potrzeba. Kapel, co się dzieje? Idealny dla magów, nie, znaczy dla barbarzyńców. Dla magów byłby idealny, nie zawsze. Czy wy to widzicie? Oni mnie celują. Absolutny tylołaż się uprawia. Dobra, schodź też na górę. Dwie. Zaraz sobie sprawę. Ale góry nie chcą tu mieć. To jest okej. Tu jest parę gogów. To będę musiał o nich pamiętać też. Teoretycznie mógłbym z tego artefakt chyba zrobić. A nie, nie mogę zrobić. Dało się, że dało się. Chyba coś jeszcze było wymagane, ale wydawało mi się, że tylko te trzy artefakty były w zestawie, że tak to ujmę. Że dało się z nich zrobić artefakt do wskrzeszania liszy. Bardzo zbalansowany swoją drogą. Dokładnie tak jak brzmi. Dobra, możesz być tu. Tam nie było nic napisane, że przechodzą też artefakty, prawda? Tylko bohaterowie jako tako. Przynajmniej przypominam sobie. Bo chyba powoli zbliżamy się do końca tej misji. Przynajmniej tak to wygląda. Bo co, tutaj zostały ogary? Tutaj zostały ogary? Uwaga, zły pies. Oh no. Tylko nie zły pies. A bo jak to często na tabliczkach się widywało, uwaga, dobry pies, bo ma, ale ma słabe nerwy. Czy to wszystkie? Jeszcze nie wszystkie. Oh boy. To co, czas na pixel hunting? To są gogi, no okej. Okay. No more. Przekaż proszę buty, żeby kolega mógł szybciej biec. I niech zasuwa po te gogi. Zajrzę się jeszcze, czy na pewno jakieś jednostki jeszcze nie pomijam. Bo tak, to nie widzę, żeby coś było. Tutaj są gogi. Tutaj na dole jest dużo gogów. Okej, czyli powinienem więcej niż mi się dawało ewidentnie. Tutaj się nic nie zespawnowało, tu się nic nie zespawnowało.
nie, to nie, to nie, to nie. To nie, to nie. Jeżeli byście coś widzieli, że jakoś ewidentnie powinienem, to weźcie mnie sztuknijcie, bo wiem, że zdarza mi się często pomijać jakieś ważne szczegóły. Wiem, że tutaj do jednego gipoka już biegnę. Tutaj nic nie widzę. No, chyba będzie ostatnia jednostka. Idę. Jeszcze. Hej. Zobaczymy. To. You have defeated all of the monsters plaguing this land. Chciałem po angielsku. Chciałem po polsku. Przeniesienie do następnej misji, czyli to nie jest ostatnia misja, to oznacza tylko jedno. Dobrze, jak malutkę na dzisiaj kończymy. Także... Progres idzie, kampania ta w przeciwieństwie do poprzedniej nie wydaje się jakaś pisanie trudna. Daj mi te czasowe póki co są dość luźne. I tym razem będziemy mieli też misję na AI, więc to jest jakiś progres. Koniec na dzisiaj diamencika i nie wiedziałem, że mój syn traktujesz jako diament. Uwu. Potem się wyczerpałem, że to ja akurat skończyłem fragment, bo akurat pan zdawnik po czym laptop mignął komunikaty miska bateria i mi wraz. To i tak o tyle dobrze, że skończyłaś fragment obrazka, a nie, że ten. A nie, że nie zdążyłaś. Także ten, na dziś to było na tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie i widzimy się w poniedziałek na DDS-ie. Do czasu trzymajcie się, po. Cześć.